U niego cnota nadzwyczajna to wykorzystywanie czasu. On absolutnie korzystał z każdego momentu. Modlitwa, rozmyślanie, skupienie, rozmowy z ludźmi, czy to audiencja, czy audiencje prywatne, czy i w każdym razie cały dzień miał wypełniony. Po obiedzie trochę odpoczywał. Zwłaszcza jak był starszy, to potrzebował troszkę odpoczynku po obiedzie. A potem na nowo zajęcia do wieczora. Dużo sam robił. Miał przecież sekretariat stanu, Watykan był do dyspozycji, ale on dużo sam robił. Ja to tłumaczyłem tym, że sam sobie lepiej zrobił niż przy pomocy innych.